Panie Przewodniczący, Szanowni Goście, ja mam jedną interpelację, dosyć obszerną, ale postaram się szybko ją przedstawić. Pani Prezydent, Panowie Prezydenci, 12 marca bieżącego roku weszła w życie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zapis tej ustawy w artykule 2 punkt 4 mówiący o inicjatywie lokalnej wprowadza nową formę realizacji zadań publicznych przez administrację samorządową we współpracy z mieszkańcami. Nowość wprowadzona do ustawy polega na tym, że w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną, został określony w ustawie. Jest on określony w artykule 19. Ja może tylko przedstawię, powiedzmy, jak ten przekrój jest w skrócie. Zaczyna się poprzez budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a kończy się na działalności w sferze kultury fizycznej, turystyki, ochrony przyrody, w tym zieleni, wsiach, miastach i wsiach, porządku i bezpieczeństwa publicznego. Do nawiązania współpracy już wystarczy dwóch mieszkańców miasta, którzy powinni napisać stosowny wniosek do prezydenta. Jednak teren, na którym chcą działać, musi należeć do miasta. Z wnioskiem takim mieszkańcy mogą wystąpić jako wspomniana grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji pozarządowej. Jednak, aby ta nowa forma realizacji zadań publicznych weszła w życie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien uchwalić tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego. Dokument taki powinien... Wydaje mi się, że obrady sesji są jasne, ale ktoś nas posłuchuje. Dokument taki powinien zawierać wymagania dotyczące wkładu pracy społecznej wnioskodawców w realizację inicjatywy lokalnej, rodzaje świadczeń akceptowanych jako wkład własny. Ustawa wymienia pracę społeczną, świadczenia pieniężne lub rzeczowe, ale to Rada powinna ustalić w uchwale, które ze świadczeń są możliwe do realizacji w naszym mieście i jaki jest minimalny wymagany poziom partycypacji. Dokument taki powinien również zawierać terminy składania wniosków o realizację inicjatywy lokalnej. Może to być nieustanny nabór, w ramach którego wnioski są rozpatrywane na bieżąco przez organ wykonawczy, ale można też przyjąć formę swego rodzaju konkursu, w ramach którego wszystkie wnioski muszą wpłynąć w jednym czasie i na podstawie ustalonych kryteriów organ wykonawczy wybiera najlepszy. Może to być forma wniosku. Uchwała może określić, jakie elementy musi zawierać wniosek. Może też przyjąć druki formularzy, na których wniosek musi być złożony, jeśli ma być rozpatrzony w trybie inicjatywy lokalnej. Również powinien zawierać kryteria oceny, do których mogą należeć na przykład wielkość wkładu mieszkańców w realizacji inicjatywy, liczebność grupy wnioskującej o realizację inicjatywy, czy też liczba beneficjentów realizowanego zadania. Należy jednak pamiętać, że przy realizacji inicjatywy lokalnej samorząd nie przekazuje wnioskującym mieszkańcom lub organizacjom dotacji pieniędzy. Wspiera ich w inny sposób, rzeczowo, organizacyjnie. Natomiast jeśli rolą samorządu w ramach realizacji inicjatywy lokalnej będzie zabezpieczenie wkładu finansowego, to nie trafi on do wnioskodawców, tylko będzie wydatkowany bezpośrednio przez organ wykonawczy zgodnie z prawem zamówień publicznych. Oznacza to jednak, że pani prezydent musi przewidzieć w swoim budżecie środki na realizację takich zadań, ponieważ trudno jest w wyprzedzeniu zaplanować, z jakimi inicjatywami mogą zgłosić się mieszkańcy i jak kosztownymi. Moja sugestia jest taka, aby wypracować system, w którym mieszkańcy będą mieli czas na zgłoszenie swojego wniosku przed ostatecznym uchwaleniem budżetu, tak aby można było w nim uwzględnić wydatki związane z inicjatywami. Może to być wyznaczenie w uchwale Rady Miasta terminu zgłaszania takich inicjatyw
na tyle wcześniej, by jej konsekwencje finansowe uwzględnić w budżecie na kolejny rok. Inną możliwością mogłoby być zaplanowanie środków na lokalne inicjatywy poszczególnych działań budżetu bez przypisywania ich do konkretnych zadań. Można też zaplanować w budżecie rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych, którą uruchamiał będzie organ wykonawczy w przypadku decyzji o realizacji inicjatywy. Ja dzisiaj przekazałem przewodniczącym Rad Osiedli pisma właśnie w tej sprawie, objaśniające nową formę realizacji zadań publicznych wyłożoną właśnie poprzez ustawę. Myślę, że zainteresują tych mieszkańców i że to będzie nowa forma naprawdę, która będzie poprzez mieszkańców w jakiś sposób wykorzystywana. Myślę, że podczas pracy właśnie nad regulacją tych przepisów w trakcie projektowania tych uchwał powinni również brać udział przewodniczący Rad Osiedli. W myśl zasady, że nic o nas bez nas. Być może nawet z tej możliwości skorzystania nowej formy realizacji zadania publicznego, być może skorzystam razem z mieszkańcami osiedla Zachód. W poniedziałek jestem umówiony u pana prezydenta Musińskiego w sprawie budowy drogi. Tak, słyszałem, że u pana będziemy o 9:30. W takim razie przypominam, niech pan spojrzy w kalendarz. Myślę, że nowa forma realizacji zadań publicznych daje również możliwość radnym do wykazania się zdolnościami organizacyjnymi w kreowaniu nowego działania, pomocy mieszkańcom w realizacji inwestycji, w której sami mieszkańcy będą brali czynny udział. A naszym zadaniem jest uświadomienie mieszkańców Chełma, że miasto Chełm to nie urząd, to mieszkańcy. I tak opłacę, chciałbym zakończyć to dzisiejsze swoje wystąpienie. Dziękuję za uwagę. Jeżeli chodzi o wystąpienia pana Osowskiego, chcę tylko poinformować, że nie umknęło uwadze naszej nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, że został powołany zespół już chyba ze 2 czy 3 miesiące temu. Prace dobiegły końca, projekt uchwały jest gotowy, natomiast wniesiemy go w takim czasie, aby już ta nowa materia, między innymi inicjatywy społecznej, mogła być wprzęgnięta w proces planowania budżetowego budżetu miasta na 2011 rok. Jesteśmy tego zdania, że właśnie te propozycje, te szanse zgłaszania inicjatyw społecznych do budżetu, one powinny być nie przed ostatecznym uchwaleniem budżetu, tylko właśnie, żeby były jakby na bieżąco w procesie planowania budżetowego, a więc tak jak dajemy założenia i określamy terminy składania wniosków do budżetu dla miejskich jednostek organizacyjnych, dla wydziałów, również skierujemy to do tych środowisk, które w ramach inicjatywy społecznej mogą składać jakieś propozycje. Kilka wydziałów, dlatego że działalność pożytku publicznego i wolontariat, jak pan przeczyta, zadania publiczne, jakie w tym mogą być realizowane, jest to materia mieszcząca się w zakresach działania wielu wydziałów, a oczywiście nadzoruje to pan mecenas Kosiczyński, koordynator zespołu radców prawnych. Ta materia była przedmiotem bodajże dwukrotnych rozważań na kierownictwie, które jest udziałem dyrektorów wszystkich wydziałów Urzędu Miasta i pana mecenasa Kozicińskiego.